Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ze spotkań tygodnia, ponownie z nami Lachu. Siemano wszystkim. A tym razem postanowiliśmy zagrać sobie mecz Manchester City kontra Manchester United. No i to 3 razy sztuka, może w końcu uda mi się chociaż ten remis osiągnąć. Derby Manchesteru mówisz? Trochę w to powątpiłem. To ja dobra, to ciemniejsze. Mogę zagrać. Domowe? Okay. Tak będzie najlepiej. Pewnie składy dosyć mocno pomieszane, no właśnie. Dobra, formację tylko teraz ustawić. Chociaż to już jest niezbyt szczęśliwa formacja, jeśli chodzi o mnie. 3-5-2 to już będzie ta formacja, z której się wycofuję, wiesz, bo porozmawiałem trochę z ludźmi ostatnio po tych mistrzostwach Polski i powiedzieli, że to jest takie trochę strzelanie sobie samobuja. Tak? Bo straszne jest, po prostu przy lepszym przeciwniku jest okropnie. No to też fakt. Przynajmniej tak jak się gra normalnie, na przykład w takim Ultimate, to jak sobie zbudujesz skład z szybkimi obrońcami, to możesz jakoś się doda przeżyć. Ale tak to faktycznie może być źle. No już zawsze miałem problemy ze skrzydłami, tak mi wchodzili strasznie skrzydłami, że masakra. No, tym razem też by to fajnie u mnie funkcjonowało, bo ja tam w sumie nie wiem, Silva i kogoś cieszę, kogoś na pewno kogo, Nasriego? Nie. Być może. No i na twój atak trzeba będzie uważać. Ja może od razu przejdę na grę defensywną, żeby się nie narazić od początku. Kurde, ja dawno nie grałem. Strasznie z tobą. No, już 2-3 tygodnie mieliśmy chyba przerwy. W sumie jak Liga Mistrzów. No, no właśnie. Jak tam patrzyłeś może na skróty finału Mistrzostw Świata w FIFA 12? Nie. Właśnie jak robiłem ostatnio live, to zacząłem wczoraj o 19, no i siedzieliśmy do 5 nad ranem, ponad 5, bo o 4 był ten finał. I Polak grał z Niemcem w finale właśnie. Jaki i ten? Niestety przegrał w karnych. O kurczę. A wygrywał już w karnych, prowadził. Aha, no to proszę bardzo. Dobra, ale tu się trzeba na naszym też spotkaniu skupić. Tak. Troszkę do góry. Tej Tevez i Aguero, trzeba będzie na nich jakoś szczególnie, może nimi będę się tylko posługiwał w ataku, żeby większa część moich gości nie szła do przodu, bo znowu się z kontrataku tam łatwo złapać, a potem odrobić to grając z tobą nie jest prosto. Chociaż przy tym 3-5-2 może być różnie. 3-5-2 grasz? Jednak? Mhm. Okej. Okay. Po co ja mówiłem? No cóż, ale no zaznaczyłeś przed meczem, że tylko przy lepszych zawodnikach, to wiesz. Nie, to znaczy jeszcze staram się... Znaczy już się staram nie grać, ale jeszcze mnie kusi ta formacja normalnie. Lubię ją w ofensywie, ale nie cierpię jej w defensywie. Okej, no dobra, to spróbujemy w takim razie pokryć trochę bardziej Nasrim i Silvą. Albo nie. Może jednak lepiej tym środkiem, konsekwentnie. Jakieś postanie prostopadłe jedno. Kurde, uciekaj. Ktoż tych ludzików w obronie masz? To znaczy, to jest taki zagęszczony środek pomocy. Jak oni się przesuną do tyłu, to tak wygląda, ale... To jest takie... Wow. Okej. Van Persie. To też akurat Van Persie musiał mi strzelić, no. Ktokolwiek. A łaszcza ładny. No, siadło. Dobra. Teoretycznie mam jeszcze szansę na wyrównanie. No w ogóle jak zareagowałeś na to, jak Van Persie odszedł z Arsenalu? Wiesz co, wolałbym tego tam na wizji jakoś strasznie nie przekazywać. Aż tak? No mało przyjemna sytuacja, jak na jeden z lepszych napastników, jeżeli nie najlepszy odchodzi, to... No strasznie się zdziwiłem. Kapitan i w ogóle. O, ten strzał. Masakra. Tym bardziej, że później chyba jeszcze przeciwko Arsenalowi bramka trafi, nie? No właśnie. Takie trochę... Ale chyba się nie cieszył, przynajmniej tyle. No, to też prawda. Dobra, komentarz z mojej strony w tym meczu chyba nie będzie zbyt ciekawy, za to przepraszam wszystkich. Czemu? No, bo skupiając się na komentarzy, grać to będzie ciężko. Aż takiej podzielności uwagi nie mam. Patrz tak dalej? No, niestety. Jeszcze ci... Szczególnie w trudnych meczach, bo tak to jakoś sobie z tym radzę. Dobra, na dośrodkowanie w sumie nie mam co liczyć, więc pograjmy po ziemi trochę bardziej faul. Kurczę, szkoda. Taki rzut wolny z takiej 20 paru metrów mógłby fajnie skończyć.
Nie da cię przejść. Okej, okay, brawo Young. Ups, to nie jak to twój. Au. Kurde. Uciekł mi tam. Ładnie się na dole pokazuje, Nasri. Tak, te skrzydła są właśnie. Takie puste zostają. Oj, 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 oj. Ale się dałem wkręcić. Ale rożny chociaż nie. Oj, za mocno. Ach, liczyłem tutaj, że może uda mi się taki strzał oddać po podaniu, no ale... To w ogóle jak oglądaliśmy ten finał mistrzostw, to się zdziwiliśmy strasznie. Obaj grali Milanem. Tak? Milanem? Ale porada. I jeszcze złapią. Nie, dobra, nie. Ważne. Tak, tak, obaj Milanem właśnie. I cały czas taka sama taktyka. Wrzutka i Ibrahimović. Uh-huh. Wszystkie bramki takie same. No proszę bardzo. Bardziej myślałem, że jakimś Realem coś takiego będą grali w takich meczach. O, Maicon, wow. No to brawo. O, jeszcze ta cieszynka, której nie cierpię. To przepraszam, postaram się to ograć. Nie, nie, akurat... Akurat zawsze mi robią, jak strzelają. A sam jej nie mogę robić, ale bym ją robił chętnie, tylko nie mam analogu. Uh-huh. Dobra, teraz panowie z City powinniśmy się bardziej skupić na obronie. Aj. Oj, 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 to będzie gol, nie, brawo. Kurde. Dobry bramkarz właśnie takie interwencje na refleks w sumie. Zarówno Hart, jak i DH przyzwoici są akurat w tym aspekcie. Dobra. A, pozbyłem się DH w tym, w Ultimate. Tak? Kogo na kogo sobie miniłeś? Rui Patricio, czarna karta. Mhm. To jeszcze... Troszkę lepszy. No, ja na czarny kart też sobie pozwolić nie mogę. To znaczy, 20 tysięcy dałem za niego. Mhm. To już nie tak strasznie... Oj, 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 ale mi uciekł. Nie może United przegrać City, nie. Nie? No dobrze. Nie. Zobaczymy. W sumie w rzeczywistości pewnie United też wygra. Nie wiem, jak ty uważasz. No, po ostatnich wynikach City to ciężko powiedzieć. Szczególnie w Lidze Mistrzów. Takie trochę... O, Aguero, ładnie. Aj. Nie, nie, nie. Nie tym razem. Dobra, na długie... to tam jest w polu karnym. Ture chyba? Można spróbować dośrodkować. O nie, to Aguero, okej. To... No i Aguero to raczej z główki ciężko. Mhm. Dobra, uda się chyba zatrzymać tutaj Runeja. 45. i sędzia doliczył nic? Nie zaliczył? Oj! Dobra. Nie, skąd? Nic. Muszę jakąś zmianę zrobić chyba. No u mnie to nie wygląda jakoś strasznie tragicznie, więc zmianami się wstrzymam. Może jak to robisz zmiany, to ja pokażę statystyki. No dobra. Chyba już się wszyscy napatrzyliśmy na nie. Troszkę to może być zaskoczenie. Co zrobię teraz? Okej. Okay. Może Kagawa wejdzie? Kagawa zejdzie. A, ups. Jest, jest. Runej schodzi. Aha, o, no to faktycznie zaskoczenie. Raczej cię teraz na wrzutki będziesz czyhał? Nie, ogólnie troszkę na bardziej szybkich postawiłem teraz. Chociaż Runej też wolny nie jest, no ale... Oj, oj, oj. A, i szkoda, że to przyjęcie piłki najlepsze było. Nie miałem nawet możliwości skrętu czy czegoś takiego. To jest FIFA 13 już, nie? No właśnie. Trzeba teraz się cofnąć. To się skończy źle. Dobre, brawo Kishi. Zaraz się w idealnym miejscu, o idealnej porze. Oj, do góry. Dałem się tutaj objechać chcący. I... Aj, kurczę. W ostatniej chwili. Może gdybym piłkę wypuścił, to udałoby się wymyślić karnego. Sędziowie się, często się na to nabierają, albo takie podrzucenie sobie lekkie. No, no, no. Niestety. Uu. Ajajaj. Dojdziesz jeszcze? Dobrze, dobrze, dobrze. Ten dojdzie, tutaj Welbeck. O, dobra, Welbeck jest okej. Okay. Przynajmniej na gaz mnie nie weźmiesz, jak jest Welbeck. Aj, mam Aguero. Chyba będę musiał się zastanowić nad wprowadzeniem Dzeko albo Balotelliego.
żebym jakiejkolwiek szansy z tych główek miał tutaj. Jak na razie tylko dwóch szybkich. Chociaż w sumie na kontrataki też nie będą. Kurde. Ferdinandem. Trochę ryzykowny. No, nie wiem co ja chciałem zrobić teraz troszkę. Ale główka z 16 metra. Ojej, Scholes to raczej do główek niezbyt. No właśnie. Tak samo jak moi panowie z przodu. Dobra, na niego trzeba uważać. Ten Nani to może mnie niszczyć trochę. O, aj. Okay. Jeszcze rożny czy bramkowy? Bramkowy? Nie, nie, od bramki. Okay. Nie trafiłem dobrze. Nie wiem, czy czasami na piłki na aut nie wykopię. Nie, dobra, okej, okay. Już się bałem. Oj, popraw to. Kurczę. Dobra, cofamy się. Kurde. A, i rzut wolny. O. I kim to teraz uderzać? No i o to jest pytanie. Ściągnąłem Runeja, no kurczę. Dubi był Ronaldo. Wow, skoro za kim rozbił Dubi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay. Może trochę się murkiem przesunę. Oho, no okay, na szczęście nie. To był zły pomysł. Może pozwolić, że tylko jedną zmianę zrobię? Oj, to jeszcze zobaczę. Balotelli wejdzie w miejsce Teveza. I spróbuję wtedy może jakąś główką zdobyć bramkę. U ciebie? No też zrobiłem zmianę. O, Van Persie schodzi, okej. Okay. Dobra, daleko. Nie chciałem strzelać bramek więcej niby. Skoro mówisz, że lepiej nie. Nie no. Niestety, ja tam nie mam nic przeciwko. Nie. Aj. Dobra, Balotelli, jesteś wypoczęty. Biegnij. Oj, przepchać go. Aj. To będzie też ryzykowne trochę. Mhm. Też czasami obrońcy takie głupie błędy popełniają, że się przewracają czy coś. No, to strasznie denerwuje. Będzie to przy długich, znaczy przy górnych piłkach. O, oj, nie tutaj. Kurczę, szkoda. Trochę nie tak jak chciałem. Oj, to może być groźne teraz. To trzymać go? Dobrze! Raz po raz szczęście miałem. Że ta przebitka zakończyła się na moją korzyść. Ale uciekałem tymi skrzydłami, no. No, trzeba z Realem się to konsekwentnie wykorzystywać jakoś. Miarę się starać. A, okej, jeszcze od bramki. Myślałem, że rożne. No, też właśnie takie miałem wrażenie. No, ale nic, trzeba kolejną akcję budować. No jak, dobrze. Dobra, trzeba coś zagrać w końcu. Piłką. Oj. Wybijemy to? O właśnie, o tym mówię, jak oni się tak przewracają. Ajajaj. Już myślałem, że Jankiem dojdę. Też się tego obawiałem właśnie. Dobra, Balotelli, teraz będzie twoja szansa. Chyba nie, jednak nie. Dobra, to spróbujmy Aguero. Ma jakieś wolne? Nie. W sumie nie było za bardzo, nawet z czego. O, za wcześnie. Wszystko robię za wcześnie na razie. Szybko. Ajajaj. Ale zebrał. Ojej. Chyba jednak nie, ale oby szybko. Gorąco. No, jakoś się udało piłkę odebrać Ferdinandowi. No czyżby teraz? Znów drugi błąd Ferdinanda, co on robi? No właśnie, nie radzi chyba sobie z trochę szybszym od niego Aguero. Czy może to trochę wpływało? Ale niestety bramkarz za blisko był, żebym zdążył jeszcze, nie wiem, go obok niego uderzyć. Ojej. Liczę na jego błąd kolejny. No nie, popatrz tam. No, może uda mi się dzięki Ferdinandowi coś dzisiaj zdziałać. Ferdynand przedomać, ja ci mówię. Machnij się, machaj. Dobra, Silva do środka, niech trochę zejdzie. O! No. Ale podanie niecelne. Cholera, gdzie tu teraz? Ale tych obrońców tu jest. No, trochę się cofnęło. Oj. Dobrze, Maicon, brawo.
spróbujmy cały czas tym skrzydełem. Oj, kurczę, znowu przyjęcie piłki. Dobra, 4 minuty się utrzymać. Damy radę, co nie, chłopaki? Damy radę? No powiedzcie, że damy radę. Valencia tutaj już na jakichś ostatnich... Ledwo biega, ale biega. No właśnie. Dobrze. Wybić tą piłkę, wybić, chłopaki. Wybijemy to. Można dać na niemu wpaść w pole karne, bo to się skończy dla nas w... Brawo, Hart! No, nie. Minuta tylko naliczona. Mogą w sumie wybijać... Ale błąd zrobiłem. Mogą wybijać długo. Wtedy sędzia skończyłby spotkanie. Dobrze, Lesko. Kurde. Dobra, tu. Chyba koniec. Tak jest, koniec. Tak jest. Ojej, udało się pierwszy punkt z tobą zdobyć. W końcu. A dobry mecz, powiem ci, fajny. Tak, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że to są dużo sytuacji, będzie podobnie w prawdziwych derbach. No i co, chyba będziemy już w takim razie chyba powoli kończyć. No, dzięki wielkie. A jak nam jeszcze statystyki właśnie? A, okej, okay, jeszcze statystyki, racja. Aż sobie zobaczę. Dobrze. Co w tym statystykach będziemy się z wami żegnać. No i co, bardzo dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia. Na razie, cześć. Dzięki, na razie.